teatr znów wychodzi na Świdnickie ulice. Co będzie się działo podczas tegorocznego festiwalu Teatru Otwartego? Mamy dużo bardzo ciekawych propozycji dla w zasadzie każdego widza, ponieważ przygotowaliśmy propozycje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. I takie, które wszyscy mogą zobaczyć. Mamy takie godziny stałe, o których zaczynamy. Każdego dnia godzinie od 16 do 19 na dziedzińcu pod wieżą. Firma Aleheca prowadzi blok zabaw dla dzieci. Tam znajdziecie Państwo takie stoiska do malowania twarzy. To się cieszy teraz bardzo dużym zainteresowaniem. Zawsze dużo dzieci chce być pomalowanych, także na pewno to, ale również są takie gry zręcznościowe i zabawy dla dzieci i dla młodzieży, bo w Skrable można też pograć. Także ogólnie tak rodzinnie można spędzić czas. I mamy takie place gier, na których prezentowane są przedstawienia. Teraz jak Państwo widzicie, przed bocznym wejściem do Środka Kultury, to jest tak zwany plac A. I tu każdego dnia odbywa się przedstawienie o godzinie 17 i 21.30. O 17 są to przedstawienia dla dzieci. Natomiast we przedstawienia wieczorne zawsze zgromadzają największą ilość widzów. Dzisiaj akurat w piątek mamy teatr formy ze spektaklem Proces według Franza Kafki. Jutro na przykład opowieść biblijna z Teatru A z Gliwic pod tytułem Siewca z dużą ilością ognia, także to będzie taki też bardzo widowiskowy spektakl. A w niedzielę o 21.30 nasi goście ze Lwowa, bardzo długo oczekiwani, bo już ich kilka lat Świdnicy nie było, ze spektaklem Mewa według Czechowa, Teatr Wskrzeszenia. Potem mamy plac B przed głównym wejściem do Środka Kultury. Tam zawsze jest przedstawienie o godzinie 18.00. Głównie są to spektakle dziecięce. Dzisiaj będzie Teatr Bajka, a jutro taki spektakl, koncert Muzykanty i pojutrze przedstawienie klauna Rufi Rafi. Także zachęci Państwa do zabawy i pewnie do wykazania swoich może umiejętności cyrkowych, na pewno i dzieci, i dorosłych. Trzeci plac to jest, jak się skończy plac zabaw dla dzieci, to pod wieżą też pokazywane są przedstawienia. I to już takie bardziej dla widowni młodzieżowo-dorosłej. I w teatrze to jest ta czwarta scena, gdzie przygotowane są każdego dnia prezentacje. Dzisiaj Dom Dziennego Pobytu, pensjonariusze przygotowali bajkę dla dzieci Baś o Złotej Rybce. Jutro tam monodram Fuck You Europa, no nośna nazwa. I ostatniego dnia pokaz breakdance. Wydaje mi się, że powinniście Państwo, taką mam nadzieję oczywiście, znaleźć coś ciekawego dla siebie. Ten festiwal jest inny od wszystkich, ponieważ to tutaj teatr wychodzi do Państwa. Państwo nie musicie chodzić do teatru, ale faktycznie możecie go wyczuć, zobaczyć, obejrzeć i zupełnie w inny sposób odebrać tą sztukę, bo teatr na ulicy naprawdę smakuje zupełnie inaczej. I to jest świetna zabawa. Ja mogę Państwa tylko zachęcić, bo kocham teatr uliczny, także będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem na rynku.